Pozdrawiam Was, kochani. Jestem w cudownym takim lasku. Dzisiaj jest cudownie, piękna pogoda. Cieplutko, widzicie, ja jestem w rękawku takim, kurtkę ściągnęłam cieniutką. Kocham Was bardzo. Jeżeli bym Wam miała coś powiedzieć, no to co? Kochani, właśnie tak mnie zastanawia, bo czasami piszecie do mnie, mówicie, no ja tak nie umiem być taka jak Ty. No kochani, nie ma. Nawet jakbyście przeczytali 1000 książek, 1000 warsztatów i tak dalej, to się musi narodzić u każdego osobno. Ale jak ja zawsze zachęcam do zabawy, tak? Ja Wam powiem, co ja sobie robię. Jak na przykład idę sobie wieczorem, nawet jak mam fajny dzień, nieważne, idę sobie pod prysznic, to ja wszystko sobie używam, tak? Nie tylko leci woda, ja sobie mówię, zmywam siebie, wszystkie złe energie, które ktoś mi dzisiaj mógł wysłać czy coś, i sobie to zmywam, tak? Ale każdy z Was może sobie wykorzystać w innej intencji. Zmywasz sobie prysznicem, ja też tak często mówię, jak mnie coś tam boli, plecki, że mówię, no to zmywam sobie to, co chore, zmywam z siebie, tak wypłukuję. Jeżeli Wam jest smutno, no to prysznic może być też taką dobrą energią. Oprócz tego, że zmywacie te złe, powiedzieć sobie, stoję pod prysznicem miłości, a teraz płynie na mnie ogrom miłości, tak? I sobie wyobraźcie, że te wszystkie krople to jest miłość, tak? Lecą na mnie same serduszka. Cokolwiek pod prysznicem możecie sobie wlać, tak? Pijecie herbatkę, mówicie sobie, teraz piję sobie herbatkę miłości. Teraz jest herbatka, z której przyciągnę kogoś fajnego, partnera. Teraz wypiję herbatkę na dostatek. Teraz wypiję tą herbatkę, bo dzisiaj mam sprawę do załatwienia i wiem, że fajnie ją załatwię. Kochani, w każdej minucie, cokolwiek robicie, przemieniajcie to w energię, bawcie się, tak? Jecie obiad, smakuje Wam zupa, powiecie, zrobiłam tą zupę wdzięcznością w intencji mojego cudownego dnia. I co do tej zupki rzuciłam, to teraz z miłością będzie wychodzić i teraz wszystko będzie wokół mnie się załatwiać. Kochani, pomysłów tysiące. Każdy może sobie coś wymyśleć. Ja się tak bawię. Wiem, że to jest trudne, śmieszne na początku dla kogoś. Nawet jak nikt nie widzi, przełamanie sobie tego, bo ja czasami komuś mówię i też tak niby ktoś wysłucha i widzę po minie, że no ciężko mu się w to zabawić. Ale rzućcie na luz, kochani. To tak jak jedziecie samochodem, rzucacie na luz, włączacie muzykę, patrzycie w niebo, ła. I wydaje Wam się, że lecicie samolotem, odrzutowcem, że fruniecie, tak? Taki pełen luz. A to się nie stanie wtedy, kiedy siedzicie tak zmiuśniali, zmęczeni, zniechęceni, tak ktoś by Wam kazał, zabaw się, wypij herbatkę. Nie, kochani, to wstajecie rano, rzućcie te wszystkie, wywalcie te przyzwyczajenia, bo tak jak wstajemy rano, co się robi? Budzik dzwoni i mamy takie nawyki, które właśnie zabierają pół życia, pół radości. Dzwoni budzik i taka mina. Och, ten budzik już mina i się złościmy, tak? Bo codziennie się spóźniamy, bo potem stres, nerwówka. Zacznij raz inaczej, zmień stereotyp. Powiedzmy, ten, kto ma problem ze wstawaniem, taki przykład. Dzwoni budzik, nastawić sobie 15 minut wcześniej, uśmiechnąć się, żeby mieć te 15 minut na siebie, takiego komfortu. Uśmiecham się cudownie. Przełamałam ten stereotyp, tak? Tego złego wstawania. Przeciągam się cudownie. Ale dzisiaj będę miała piękny dzień. A dzisiaj idę się zrelaksować do tej mojej pracy i takim wytchnieniem i piję herbatkę w intencji cudownego dnia, radosnego, aby spędziła go radośnie, aby moja praca dzisiaj przeleciała mi szybko. Słuchajcie, uwierzcie, że zadziała. Bo weszłam kiedyś do koleżanki, gdzie miała natłok papierów. Ja tam składałam jeszcze jakieś dokumenty w Urzędzie Miasta. A akurat znałyśmy się wcześniej. I ona mówi, Boże, ja już do tej trzeciej nie wytrzymam, bo ja tego nie ogarnę, bo ja to, bo tamto, czy ja to zdążę, a ja jej mówię, słuchaj, zdążysz, zrobisz, jak uwierzysz. Posłuchaj mi, jak Ty w to uwierzysz, powiedz sobie, że to przemknie jak parę minut, wszystko dam radę, wprowadź sobie to, zmień sobie kod. I ona tak zrobiła, ja przyszłam na drugi dzień jeszcze tam coś donieść i ona mówi, Ty wiesz, faktycznie, Ty poszłaś i jakoś tak wszystko mi poleciało, tak jak mi powiedziałaś to, bo uwierzyła w to. Widzicie, kochani, jakie to proste. Ta sama praca, ta sama czynność, to samo do zrobienia. A w innej formie do tego podejdziemy z radością.
śmiga nam to, po prostu jak to mówi się, pali się w rękach, tak? No, ja zachęcam, ja się tak bawię, właśnie najbardziej mi się coś nie chce, to sobie tak pomyślę, albo muzykę włączam, czy coś, i zatańczę przy tym jeszcze, i sobie powyginam się, i pomyślę sobie, i pomarzę sobie, a może co ja bym sobie zrobiła, a może coś tam. I odciąga się umysł od tego, co ja muszę zrobić. No jest mnóstwo rzeczy, kochani, no. Tak jak mówię, to są moje, osobiste, ja wam mówię moje, ale każdy ma swoje. I jeżeli już gdzieś tam zobaczycie, że ktoś wam mówi, albo coś przeczytaliście, to po prostu wypróbujcie to, tak? Dla jednego będzie to fajne, dla drugiego coś innego, nie? Dla trzeciego będzie wyjście, zrobienie sobie rundkę wśród drzew, tak? Cokolwiek by to było. Czasem zostawcie w połowie obiad i wyjdźcie sobie odetchnąć powietrzem. Nawet jak ktoś ma balkon czy coś, zrobić tą przerwę. Nie, że tym jednym cięgiem na tłokiem tak nas uczyli. Nie, kochani. Ja też tak robię. Nie jednym cięgiem. Nie chce mi się, to nie robię. Teraz też mam stosna składane prasowania i w trzeci dzień boli mnie tak głowa, że gwiazdy widziałam przez dwa dni. No, no i trudno, dzisiaj mi mija i jutro sobie to zrobię, a czy ja muszę to robić? Niech sobie to leży. Kto mi to każe zrobić? Oprócz siebie ja, tak? Także zachęcam do zabawy, właśnie prysznic, kawa, herbata, w intencjach, wszystko w intencjach, tak? Jak ja tu sobie stoję, mogę teraz się przytulić do drzewa i powiedzieć w intencji takiej, czy takiej, tak? Poprosić, wysłać i wierzyć, tak? I bawcie się, kochani. Zmieniajmy te wszystkie stereotypy, co na wolno, co nie wolno, co wypada, co nie wypada, a co pomyślą, a to, słuchajcie, to jest podstawą zmiany samego siebie. Jeżeli to zmienicie, to wszystko będzie łatwiejsze. Jeżeli dalej będę te same nawyki ciągle, bo będę tylko się skupiać, co mi wolno, co nie wolno, co ktoś pomyśli, dalej będziecie stać w miejscu. Nie ma innego kroku. Przynajmniej mi się tak wydaje. Bo ja widzę po sobie. Im bardziej odrzucam cokolwiek mi ktoś mówi, to ja tylko czas, prac na lewo. Ktoś powiedział, mi spłynęło, ja sobie tam idę dalej, robię sobie swoje. Uwierzcie mi, już się teraz nie przejmuję, czy ja wam się podobam, czy się nie podobam, czy mnie ktoś słucha, czy mnie ktoś krytykuje. Kochani, ja się sobie podobam, ja się siebie kocham i to jest najważniejsze. I nie muszę wszystkim się podobać. Jak zawsze mówię, nie spodobam się wszystkim. Żebym tu złotem się wysypała i tak się nie podoba, nie spodobam. Ja mam się podobać sobie, ja mam się cudownie czuć, ja mam się cudownie bawić, ja mam tryskać energią. I teraz ten nadmiar przekazuję wam, tak? I dzielę się, cały czas się dzielę, bo nauczono mnie dzielić, więc ja się dzielę, kochani, z wami i będę się dzieliła, dopóki będę miała ten zasób, tak? Będę rozdawała jak prezenty każdemu. Kto chce, przyjmie, kto nie chce, jego sprawa. Ja się dzielę z wami. Także dzisiaj wam życzę cudownego dnia. Dużo energii wam wysyłam, dużo miłości, kochani, dużo uśmiechu. Jeżeli wam pomoże coś mój uśmiech i to, co wam powiedziałam, to się cieszę bardzo. Buziaki.